To jest Ford Kuga drugiej generacji, lubiany przez Polaków i nie tylko, SUV tej amerykańskiej marki. Jeśli planujesz jego zakup, to zostań z nami do końca, bo opowiem wszystko o typowych usterkach, dostępnych silnikach, wyposażeniu, praktyczności czy właściwościach jezdnych. Jestem Marcin Domagała, to jest Automoto TV. Zaczynamy kolejny test auta używanego. Pamiętajcie, że wszystkie nasze testy, a także motoryzacyjne aktualności, porady i rankingi znajdziecie na Motopedii. motopedia.otomoto.pl. Codzienny portal motoryzacyjny. Produkcja drugiej generacji Kugi przypada na lata 2013-2019. Ten model już od pierwszej generacji wyglądał nieźle i trafiał w europejskie gusta, ale brakowało mu jednego elementu. Konkretnego grilla. Ale w końcu lifting w 2016 przyniósł robiącą wrażenie dużą atrapę chłodnicy niczym z Forda Edge, co widać na testowanym egzemplarzu. Do tego proste w formie światła z pomarańczową wstawką, na dole zobaczymy jeszcze światła dzienne, a tuż obok atrapę wlotu powietrza. Na środku jest jednak prawdziwy wlot zakończony na dole srebrną listwą. Przetłoczeń nie brakuje, są dobrze widoczne na masce czy na boku auta. Jak na SUV-a przystało, są też plastikowe czarne osłonki dookoła, do tego chromowana listwa okien. Z tyłu dużo się dzieje, dwie rury wydechowe, co jak się później okaże nie do końca ma sens, wyżej srebrny dekor, klapa wygląda jakby była dzielona i ogólnie ma sporo różnych linii, światła są spore, trochę podobne do tych z Focusa trójki, mocno zachodzą na bok, mają czarną otoczkę i dodają trochę zadziorności. Ford Kuga to nie jest tanie auto, nie żartuję. Świeże egzemplarze z niskim przebiegiem i silnikiem benzynowym swoje kosztują, a w wersji Vignale ich cena może sięgać nawet 120 tysięcy złotych. Natomiast zwykłe odmiany, na przykład z 2018 czy 2019 roku, to wydatek rzędu 70-80 tysięcy złotych. Najmniejszy budżet, z jakim możemy podchodzić do zakupu Kugi dwójki, to 40 tysięcy, przy czym w tym zakresie cenowym mieszają się ogłoszenia drugiej i pierwszej generacji. Jest jeszcze osobny filtr dla modelu Escape. To jest Kuga, ale w odmianie dedykowanej na rynek USA. Tam ceny zaczynają się od 45 tysięcy, ale tam też łatwiej jest znaleźć większe silniki, na przykład 2.0 czy 2.5. Odpowiednio przygotowaną listę ogłoszeń na Automoto macie w linku w prawym górnym rogu albo w opisie. Kiedy wsiadamy do środka, to doznajemy lekkiego szoku. Co tutaj się stało? Projektanci jakby chcieli sprawić, że to wnętrze będzie nowoczesne i intrygujące. Zobaczcie na te ciekawe kształty tutaj, ale przekombinowali i to nie jest pierwszy raz w Fordzie. Ta deska jest niepotrzebnie taka rozbudowana, a do stanu dziwaczności wręcz doprowadzona jest ta centralna część. Zobaczcie, na górze mamy taki daszek, pod spodem jest ekran multimediów. Jest on dosyć mały i daleko od kierowcy, więc jak ktoś będzie miał słabszy wzrok, to może być mu ciężko coś takiego obsługiwać. Ale tutaj dwa doprecyzowania. Po pierwsze, mamy tutaj egzemplarz poliftingowy, to już mówiłem wcześniej. Dzięki temu infotainment jest nowszej generacji, jest to zdaje się Sync 3. Druga rzecz, którą należy mieć na uwadze, to to, że nasz egzemplarz nie jest w takiej topowej wersji wyposażenia. Możecie spotkać samochody, które będą miały większy ekran multimediów, wkomponowany nieco inaczej, ale nadal ta deska wygląda tam dziwnie. No więc tak, ten system multimedialny jest całkiem niezły. Rozdzielczość ekranu jest w porządku, grafiki również, no i poukładanie w logiczny sposób się zgadza. Obsługujemy to wszystko przyciskami, które znajdują się tutaj, przy takim panelu powiedzmy radia. Mamy kilka dużych przycisków do poruszania się po głównych kategoriach, takich jak radio, multimedia, telefon czy menu. Jak przejdziemy sobie w menu, to tymi tutaj przyciskami możemy się poruszać góra, dół, prawo, lewo, przy czym lewo i prawo to jest przechodzenie głębiej albo wstecz. Także fajnie i prosto. Do tego jeszcze cztery przyciski na górze, dzięki którym jakby włączamy dodatkowe funkcje, które znajdują się na dole ekranu. Na tym panelu z niezbyt urodziwego plastiku mamy jeszcze kilka przycisków oraz dwa pokrętełka, w tym jedno od zmiany głośności. Nie da się także przejść obojętnie obok tych kratek nawiewu, które są duże i rzucają się w oczy, tak samo zresztą jak te pokrętła do ich zamykania. Ja nie rozumiem, czy nie można było tego jakoś zgrabniej rozwiązać, bo teraz wygląda to trochę topornie. Tutaj na dole też są kratki nawiewu i to jest akurat fajne rozwiązanie, bo możemy sobie te zamknąć, żeby nam nie wiało w twarz, ale tutaj na nogi, na kolana jakiś chłodny powiew powietrza się przyda. Panel klimatyzacji, tutaj wyświetlacz, dwa pokrętełka, kilka przycisków, raczej proste w obsłudze, nie ma tutaj nic ciekawego. Na dole znajdują się dwa przyciski, jeden to system start-stop, a drugi to podgrzewanie kierownicy, te funkcje
bardzo lubię. Po lewej stronie jeszcze przycisk od uruchamiania silnika i to jest jedyne miejsce, w którym zauważyłem piano Black. I tutaj mi ono nie przeszkadza. Dźwignia zmiany biegów jest dosyć wysoko, niczym w wanie. Tuż obok mamy gniazdo zapalniczki, malutką wnękę, no i dźwignię od hamulca ręcznego. Na środku jest zasuwany schowek, w którym znajdują się między innymi dwa uchwyty na kubki. I te mają różną głębokość, bardzo dobrze trzymają nasz kubek testowy, także test zdany. Obok jeszcze jedna wnęka na jakieś drobnostki. Jest podłokietnik, dosyć szeroki i wygodny, można go też wysunąć dla wygodniejszej pozycji. Wewnątrz znajduje się schowek, dosyć głęboki, całkiem pojemny i port USB. A właśnie, bo jeszcze zapomniałem Wam wspomnieć o tym, że jeszcze jeden port znajduje się tutaj, tuż pod ekranem. Trochę dziwna lokalizacja, ale jeśli weźmiemy pod uwagę, że to może być półeczka na telefon, no to nabiera to większego sensu. Schowek przed pasażerem jest bardzo pojemny, wykończony surowo plastikiem, nie jest nawet podświetlany. Na górze mamy schowek na okulary, bardzo fajnie. Kierownica jest akurat ładna, do niej przyczepić się nie mogę, bo jest wszystko z nią w porządku. Skórzana, trójramienna, mamy na niej przyciski do obsługi komputera pokładowego, multimediów, a także tempomatu. To od tempomatu jest wysunięte tutaj trochę na dół, nie jest to do końca wygodne, ale też tragedii nie ma. Kolumna kierownicza jest regulowana w dwóch płaszczyznach, w dosyć szerokim zakresie. Zegary? Tutaj też narzekać nie będę, bo w sumie mi się podobają. Są w takim amerykańskim stylu, przypominają mi nawet trochę te z Camaro. Mamy tutaj błękitne wskazówki, takie srebrne, kanciaste ramki, no a na górze wyświetlacz komputera pokładowego. Obsługujemy go tymi przyciskami. Tutaj dużo informacji możemy sobie znaleźć. Są dwa komputery pokładowe, są informacje o pojeździe. Naprawdę sporo tego tutaj można zobaczyć. Ten wyświetlacz też jest przyjemnej rozdzielczości, czytelny i poukładany sensownie. Bardzo fajnie. Z poziomu tego wyświetlacza możemy nie tylko sprawdzić średnie spalanie czy prędkość, ale także informacje o pojeździe oraz zmienić niektóre ustawienia, na przykład ustawienia asystentów kierowcy, takich jak kontrola trakcji. Jest tutaj także ta charakterystyczna dla Forda funkcja MyKey, czyli możliwość programowania kluczyków pod konkretnego kierowcę. Na drzwiach mamy srebrną klameczkę. O, bardzo przyjemny, mięciutki podłóg. Ale mięciutki! No naprawdę tutaj wyróżnienie dla Forda jest świetne, ten podłokietnik jest bardzo miękki i przyjemny. Chromowana rączka. Tutaj kieszeń, bardzo duża. Bez problemu zmieścimy tutaj napój nawet wielkości 1,5 litra. Jeśli chodzi o fotele, no to tapicerka może tutaj szału w naszym egzemplarzu nie robi. Za to trzymanie boczne jest bardzo dobre. Fotele są ogólnie wygodne, regulowane manualnie w naszym egzemplarzu w takim podstawowym zakresie. Nie ma niestety regulacji odcinka lędźwiowego. Miejsca też mi nie brakuje. Poproszę test kapelusznika. Zobaczcie, nad głową jest bardzo duży zapas. Ja mam 177 cm wzrostu, 80 kg. I jak widzicie, zajmuję sobie tutaj wygodną pozycję bez najmniejszych problemów. Czy kolano wchodzi w kontakt z twardą częścią centralną? Wchodzi, ale no jest to twarde oczywiście, ale nie jest ten kontakt jakoś mocno nieprzyjemny. Może przez to, jakie to są kształty, jak to jest wyprofilowane. No i jeszcze słowo o materiałach. Nasz egzemplarz ma 109 tysięcy km przebiegu. Jak widać, trzyma się w bardzo dobrym stanie. Materiały, no tutaj jest twardo, tutaj twardo i generalnie właściwie wszędzie jest tutaj twardo. Czy coś trzeszczy? Chcąc, nie chcąc, te plastiki przy takim naciskaniu zatrzeszczą, ale podczas jazdy tego słychać nie było, więc też nie ma co się na zapas przejmować. Zapraszam do tyłu. Z tyłu, jak usiadłem sam za sobą, to też mam spory zapas na nogi, nawet bardzo duży. Stopy można wsunąć pod fotel, do tego nad głową jest dużo zapasu. Nawet jak ubiorę kapelusz, czyli mając ponad 180 cm wzrostu, ten zapas tutaj jest. Kanapa jest troszkę wyprofilowana, nie jest już najwygodniejsza na świecie, ale ma funkcję regulacji oparcia. Gdybyśmy chcieli, nie wiem, powiększyć bagażnik, albo wręcz przeciwnie, zmniejszyć go po to, żeby z tyłu było nam wygodniej, to taką możliwość mamy. Są tutaj kieszenie na fotelach, są duże kratki nawiewu, jest gniazdo zapalniczki, tunel praktycznie nie istnieje, więc osobie na środku też powinno być całkiem przyjemnie, o ile nie będzie przesadnie szeroka ta osoba. Tutaj są zaczepy ISOFIX.
oparcia można także składać i ładnie się one tutaj schodzą z podłogą bagażnika, jest to jeden poziom. Na drzwiach jest kieszeń, ale ta już jest wąziutka, podłokietnik nadal przyjemny i wygodny. Sprawdźmy bagażnik. Pojemność bagażnika wynosi od 440 do 481 litrów. Skąd taki rozstrzał? Ano, spotkałem różne wyniki w zależności od źródła. Podejrzewam, że te komplikacje powoduje to, że kanapa ma regulowane oparcie, a do tego podłoga jest tak zwana podwójna podłoga. Uwaga na otwieranie klapy. Jest tutaj dosyć głęboka wnęka. Jak nie wyciągniemy paluszków na czas, to możemy problemów się nabawić z nadgarstkiem albo palcami. W bagażniku mamy roletkę, którą można zdemontować. Tutaj jest troszkę schowane, ale jest gniazdo zapalniczki oraz światełko. Po lewej i po prawej stronie wnęki. Pod podłogą zestaw naprawczy. Podłoga ma też ten taki praktyczny haczyk, który nam ją przytrzymuje na czas jakichś prac serwisowych. No i teraz czas na test walizek. W międzyczasie Wam powiem, że oparcia są ustawione w opcji najbardziej komfortowej dla pasażerów, także ta przestrzeń jest ograniczona, za to podłoga jest najniżej jak może być. I zobaczcie, wynik jest rewelacyjny, ten bagażnik jest naprawdę ustawny i pojemny. Mamy tutaj jeszcze trochę zapasu, super, ruszamy w drogę. Ford oparł ten model na tej samej płycie podłogowej co Focusa i tak samo jak Focus, Kuga prowadzi się bardzo dobrze. Można się nawet pokusić o stwierdzenie, że jest to jeden z lepiej prowadzących się samochodów w segmencie. Zawieszenie jest komfortowe, ale nie do przesady. Można czuć się tutaj pewnie, samochód trzyma się drogi. Użytkownicy zachwalają także napęd 4x4, no ale nie czarujmy się, nie dlatego, że ten samochód będzie często wjeżdżał w jakiś trudny teren, a raczej dlatego, że po prostu poprawi nam właściwości jezdne, szczególnie w trudnych, na przykład zimowych warunkach. Dzisiaj testuję egzemplarz z 2017 roku ze skromnym 1.5 o mocy zaledwie 120 koni. Osiągi? Bez szału. 12,5 sekundy do setki i 180 km na godzinę prędkości maksymalnej. Szczerze mówiąc, trudno było mi w te parametry uwierzyć, bo tym samochodem nie jeździ się tragicznie, a nawet dosyć przyjemnie w zakresie powiedzmy do 80 km na godzinę. Ale sprawdziłem dla pewności, no i wychodzi na to, że te parametry są jak najbardziej prawdziwe, bo 12,8 to nawet zapomnij, pod moją nogą to i 14 sekund się tu zrobiło. Ale istotna informacja, bardziej praktyczna jest taka, czy da się tym samochodem bezpiecznie i rozsądnie wyprzedzać. A na to pytanie odpowie nam test elastyczności, czyli przyspieszania w zakresie od 60 do 90 km na godzinę bez zmiany biegu. Zrobimy to na biegu trzecim. Uwaga, jest 60, gaz w podłogę. No i tutaj wynik nie jest już taki dramatyczny, 4,8 sekundy. Ja przechodzę od razu do testu wygłuszenia wnętrza. Przy prędkości 90 km na godzinę decybelomierz wskazuje 59,4 dB. Pomiar z autostrady wyświetlamy właśnie teraz na ekranie, a pełną tabelę testu wygłuszenia wnętrza możecie zobaczyć na Motopedii, link jest w opisie. SUVy mają jedną ważną cechę, często docenianą przez użytkowników. Są wysokie, przez co wygodniej się tutaj wsiada, szczególnie osobom, które mają przed problemy z plecami i wsiadanie do niższych aut jest dla nich trudne, ale to, że te SUVy są wysokie, poprawia też widoczność. Ja mam fotel obniżony maksymalnie, a mimo tego nadal czuję się, jakbym siedział wysoko. Dzięki temu właśnie widoczność jest tutaj doskonała. Lusterka są duże, słupki wąskie, do tyłu też żadnego problemu nie ma i dosyć pomocna jest ta dodatkowa szyba pomiędzy słupkiem C i D. NCAP przebadał Kugę, a następnie wystawił jej 5 gwiazdek. A co z modelem Escape? Też musiał przejść test na swoim rodzimym rynku. I IHS dał dobre oceny poza próbą Small Overlap. Tam do liftingu było poor, dopiero po liftingu ta ocena została zmieniona na acceptable. Jak ten pracujący pod maską testowanego egzemplarza silnik, który został wypuszczony na rynek z pobudek ekologicznych, a do tego jego moc została ograniczona ze 150 do 120 koni mechanicznych, poradzi sobie w naszym teście spalania? Czy faktycznie te wszystkie zabiegi odbijają się jakoś niesamowicie pozytywnie na dobro naszej planety? Zobaczcie sami na grafikę. Test przeprowadziliśmy na trasie, na autostradzie oraz w mieście, a styl jazdy można określić jako umiarkowany, a nawet momentami zachowawczy.
W gamie silnikowej może nie ma wielu jednostek, za to zakres mocy bardzo szeroki. Początkowo oferowano 1.6 EcoBoost o mocy 150 i 182 koni mechanicznych. Był to pierwszy silnik Forda zgodny z nowoczesną koncepcją downsizingu. Został on zastąpiony przez silnik 1.5 EcoBoost o mocy 150 oraz 176 / 182 koni mechanicznych. Po liftingu dołączyła jeszcze najsłabsza odmiana o mocy 120 koni. Po modernizacji pod maskę trafił także motor 2.0 EcoBoost, który ma 242 konie, a w ostatnim roku produkcji już 230. Pomimo fajnej mocy osiągi są powiedzmy tylko zadowalające, 8,8 sekundy do setki i 212 km na godzinę prędkości maksymalnej. Za to moment obrotowy godny nawet silnika diesla, niemal 400 Nm. Daje to miłe odczucia podczas codziennego użytkowania. Wszystkie silniki z rodziny EcoBoost mają turbo, bezpośredni wtrysk oraz 4 cylindry, chociaż to ostatnie to jest akurat dobra wiadomość jak na dzisiejsze standardy. Niestety nie jest łatwo do nich założyć LPG. Instalacje są drogie, zazwyczaj muszą być dedykowane do konkretnego silnika, a w tańszych instalacjach występuje dotrysk benzyny do chłodzenia wtrysków. Ciekawą opcją jest jeszcze podstawowy silnik z Escape'a. To 2,5-litrowe wolnossące R4 z wielopunktowym wtryskiem paliwa. Moc 168 koni. Diesle to rodzina TDCi. 2.0 był oferowany od początku produkcji. Moc 140 i 163 konie mechaniczne. Około 2014 roku ten motor przeszedł dużą modernizację i moc wzrosła do odpowiednio 150 i 180 koni. Pojawiła się także wersja dwulitrowa o mocy jedynie 120 koni mechanicznych. Rolę najmniejszego diesla pełni za to 1.5 TDCi, który oferuje również 120 koni. Dostępne skrzynie biegów to albo manuale o 6 przełożeniach, albo skrzynia automatyczna Power Shift, czyli fordowska dwusprzęgłówka, na temat której zdania są bardzo podzielone, jednak niektóre silniki były zestawiane też z takim klasycznym hydrokinetykiem. Co do awaryjności, to jest bardzo przyzwoicie. Silniki EcoBoost miały na początku trudności, ale 1.5 to już kolejna udoskonalona generacja. 1.6 miał swego czasu problemy z przegrzewaniem i pękaniem głowicy. Jednak Ford wykonał akcję naprawczą, która miała rozwiązać te problemy. We wszystkich jednostkach EcoBoost zastosowano turbosprężarkę, o którą warto dbać na przykład poprzez odpowiednie użytkowanie silnika. Po większych przebiegach może ona jednak wymagać wymiany albo chociaż regeneracji. Do tego, jak to w silnikach z bezpośrednim wtryskiem, potrafi się zbierać nagar, co skutkuje nierówną pracą silnika, no i są one wrażliwe na jakość paliwa. Oszczędności mogą się skończyć problemami z wtryskami czy układem wysokiego ciśnienia. Tak samo skrzynie biegów Power Shift, trzeba w nich regularnie wymieniać olej. Diesle dzięki współpracy z PSA są dość bezawaryjne. W TDCi większym zagrożeniem jest zużycie eksploatacyjne i dość drogi, rozbudowany osprzęt niż jakaś wada fabryczna. Filtry DPF są mało problematyczne, ale to też kwestia odpowiedniej eksploatacji. Użytkownicy najczęściej narzekają na jakość wykonania wnętrza oraz system inforozrywki, który może się wieszać, zacinać i ogólnie sprawiać jakieś problemy. Przed liftingiem było ich znacznie mniej, ale tamten infotainment był znacznie bardziej prosty, oferował mniej funkcji. Dość szybko zużywają się klocki i tarcze hamulcowe, zdarzają się również awarie klimatyzacji. Na koniec jeszcze mała ciekawostka. Ford swego czasu chciał wejść nieco bardziej w premium. Niektórzy robią to poprzez wskrzeszenie marki z przeszłości, ale tutaj podeszli do tego nieco inaczej. Po prostu stworzyli specjalną wersję wyposażenia Vignale. Skąd się wzięła ta nazwa? Otóż jest to nazwisko właściciela takiej włoskiej manufaktury, która tworzyła nadwozia do takich marek jak Ferrari czy Maserati. W 1969 roku ta manufaktura stała się częścią takiej firmy Carrozzeria Ghia, którą następnie Ford Motor Company wchłonął. No i dzięki temu mogli tej nazwy użyć. Teraz jeszcze troszkę o konkretach, czyli kosztach eksploatacji, napraw takiego samochodu. Pierwsza tabela, w niej zobaczycie koszty przeglądu zerowego, który polecam zrobić po zakupie auta używanego zawsze, a w drugiej tabeli koszty poważniejszych napraw mechanicznych i blacharskich. Jeśli szukacie części lub akcesoriów motoryzacyjnych, zapraszam Was na OtoMoto części. Link jest w prawym górnym rogu oraz w opisie. Jeśli chciałbyś nam udostępnić swój samochód do testu, napisz na adres youtube@otomoto.pl, a przed nami krótkie podsumowanie. Co nam się spodobało w Fordzie Kuga drugiej generacji?
udana gama silnikowa. Zdecydowana większość jednostek jest godna polecenia, a zakres mocy do wyboru bardzo szeroki. Wnętrze jest przestronne, bagażnik pakowny, właściwości jezdne zadowalające, a do tego ten samochód po prostu nieźle wygląda, szczególnie w wersji poliftingowej. A co może wkurzać w tym modelu? Deska rozdzielcza, która jest przekombinowana, przerośnięta, no po prostu im się nie udała. Tymczasem dziękuję Wam za oglądanie, zachęcam Was do subskrybowania tego kanału. Pamiętajcie także, aby odwiedzać Motopedię, czyli nasz portal, na którym znajdziecie aktualności motoryzacyjne, porady, rankingi, wszystkie nasze testy, tabelkę wygłuszenia wnętrza, wiele ciekawych informacji dla każdego fana motoryzacji i nie tylko, po prostu dla każdego kierowcy. Trzymajcie się cieplutko, cześć! Ford Kuga to nie jest tanie auto. Nie żartuję. Słońce palo... Co nam się spodobało? Kurwa. Ja siebie nie słyszę, to... Znakomita większość... A, zdecydowanie.